Oni nie wiedzieli, że Tyr wie o tym miejscu? W takim razie właściwie? Bariery sanktuariów. Klucze do odblokowania bary sanktuarium mogą być teraz pozyskane z tablicy wpływu. Okej. Fajnie. Ulotne echo starcia. Niewielka premia do ilości ulotnego echa zdobywanego za pokonywanie wrogów. To już miałem. Zdobywaj bardzo małą liczbę dodatkowych pieczęci ducha i pieczęci biegłości, pokonując wybrańców w Valhalli. Okej. No pewnie stoją za rogiem hippospogiem i czekają na grzecznych widzów, żeby im rozdać hippokołajowe prezenty. Więc wyczekuj na hippokołaja. Musi być grzecznym widzem wtedy. No właśnie nie sprawdzałem jeszcze podsumowania arku. Chciałem to zrobić wczoraj z Filemem, ale zapomniałem. Większe szanse na zdobycie pieczęci ducha z dających się 100 dzbanów. Te szczególnie naczynia otaczają świecącą żółtą aurą. Okej, okay. A tutaj? Bardzo mała szansa na to, że nagrody w postaci glifów ze skrzyni i strzeli będzie można wybrać w sposób 3 opcji zamiast 2. I liczba glifów sprzedawanych przy tablicach próby w świątyniach wyższych zwiększona do 2. Narzędzia. Można nim na stałe zdjąć barierę wewnątrz sanktuarium. Dostępne klucze do bary sanktuarium. Dobra, kupmy ich parę. Będą coraz droższe? Tak. Dobra, weźmy sobie, zostawmy te 3. Bo jedno już mam. I to ja bym coś ulepszył. Weźmy chyba to. Nie wiem, do czego to jest odniesienie to, co napisałeś. A zaraz będziemy można sprawdzić to razem. Na pokonywanie wrogów można ulotne echo pozdobywać, to się też przyda. Dobra, to daje wszystko. A w tym drugim? Coś dodali nowego? Znaczy na pewno coś dodali, ale co? Do tego mi brakują pieczęci biegłości. A na styk mam, znaczy boskie triumfy. A pieczęci biegłości mam na styk. A okej, okay. To sobie zaraz zobaczymy. O, mogę mieć na maksa zdrowie ze skrzynek. I szczelin. Dobra, chcę zobaczyć tutaj. Dodaję puste miejsce na tablicy glifów, aby kracz mógł korzystać z dodatkowego glifu w trakcie próby. No i to jest zajebiste. I pancerze. Wygląd pancerza przywołujący na myśl chłodną. A, wyglądy. Głównie, więc no tam mech. Nie interesuje mnie aktualnie, ale to bym sobie chętnie przytulił. W takim razie, rabusia na maksa. 10% zdrowia zamiast 6% po każdym odebraniu szczeliny lub tego. Jeszcze mnie stać na coś. Staćmy na siłę? Boski triumf muszę mieć. Na co poszły boskie triumfy? A chyba, że tam były potrzebne 2. No, skoda. Ale dobra, to możemy w takim razie gniazdo na glifa wyblokować jedno. Albo nawet 2, jeśli będzie kolejne za setkę. Nie, kolejny jest za 150 i... To. No to weźmy sobie, chyba zwiększymy witalność HP. Co bardziej będzie mi się opłacać. A, no to HP. No i ciut więcej HP-ków mam. No i miło. Dosyć sporo ulepszona postać już jest. Ciekawe, czy nowe jakieś tarcze albo chowały, albo cokolwiek tutaj będzie. O, tu jest coś nowego. Jesteśmy pod wrażeniem twoich postępów, generale. Nigdy nie widzieliśmy, by ktoś rzucił w Valhalli wezwanie w taki sposób. Nie przeczytałem, co to miało dawać. Postument reliktów. I od razu mam z reliktem start. Nie ma żadnego zaznaczonego, widzę, na start. Od razu. Naładuj miecz, by poświęcić część zdrowia i zadać wrażenie zależności od poświęconego zdrowia. Mocny efekt ogłuszenia. Aura ochronna. Weźmy to. Tych nie mogę jeszcze. A tutaj weźmiemy to, co mi da najlepsze rzeczy. Oczywiście. Tarcza szturmowa. I... To było fajne. No i znowu gniew będę miał niestety. Sigrun, it's good to see you back. Freya was just being cautious. I'm right as rain. How fares your journey? We have uncovered our host. It is Tyr.
Tyr, you say? Aye. And no projection either. I never knew his connection to Valhalla was so strong. But then, he goes back further than I do. Fascinating. Mówili, że tylko Freja i Odyn znają. Wejść do Valhalli. A tu dupa. Tyr je też zna. No to lecimy. O! Glad to see you're back inside. Tyr do mnie gada. Seems Valhalla has arranged something special for you in the throne room. Wygij sali tronowej. Halo! Dobra, to rzućmy. Jakiej sali tronowej? Tutaj będzie? Na wyższym poziomie? O, są trzy. Aktywacja lodowej z marziny, gdy wieczna marzina jest w pełni nadawana, wywołuje zawirowanie czasu. Chwycenie ogłuszonego wroga R3 zapewni przypływ szału. Weźmy to z marzinę. Już nadal wolałbym ostrze używać, ale do ostrzy nie było to zbytnio ciekawa opcja. Bo rzadko gry używam tego. Wait, a może właściwie jebły mi się chyba rzeczy. No jak już tyle HP stracę na samym starcie, to nie jest za dobre. I bumnijmy go. To powinno być ulepszone. Będą też znowu trzy? Nie. Ale ładowanie albo cieszcie się przypojem prędkości i pokonuj większe dystanse podczas wykonywania uników. Weźmiemy znowu to samo co ostatnio, czyli pęd na złocie. A tu? Co będzie? Zaglip runiczny. Symbol Winter na drugim poziomie albo to na drugim poziomie. To było pewne razy. A weźmy ryk Lewiatana. No to chyba jednak z Lewiatanem każą mi walczyć, niestety. Ja wolałbym z ostrzami, ale nie będzie. Chyba, że to było może zależne od tego, co na początku bym wybrał. O. Co to? Nie kojarzę. You remember this, Kratos. The memory is vivid. A familiar scene to any that to jest to, co wtedy Aresowi złożył, jo? Wieczną służbę. Aye, you've spoken of this, brother. The pact you made with Ares to stave off the barbarian horde. The day I sold my soul to a god of war. Why show me this? Well, if I had to guess, probably to make you feel like the piece of shit you are. Is he necessary? He's no part of my design. He's either Valhalla's or yours. At least he hasn't replaced me again. No. Yet, anyway. Seems a real charmer. Poznają się? Obiegłówki? Będę nosić obiegłówki na plecach? To było ciekawe. O! To jest coś nowego. A memory fragment of your time in Alfheim, then. Sprawdźmy. Who was Kratos? Powiedz mi, Kratosi, kim byli Kratos? I was the youngest captain. Byłem najmłodszym kapitanem spartańskiej armii. Zasłynąłem dzięki moim umiejętnościom w walce. My command on the battlefield, but also my aggression. I was determined. Właściwie nie wiem, czy jest sens czytać to w momencie, w którym mam po angielsku. Równie dobrze miałbym móc po polsku. Jeżeli tak było. Ilu Spartan było przed twoją komendą? Not enough that day. Tamtego dnia nie dość wielu. Ilu barbarzyńców stawiałeś czoła? Tysiącom. Zakłócony arsenał. A tu jest złoty. Nagroda? Precyzyjny pęd? Osłaniający pęd. Obrażenia od ataków bronią są zmniejszone, chyba że umiejętność wiedźmarzyna jest w pełni ładowana. Tempo ładowania tych umiejętności również jest zmniejszone. Brzemiona Valhalli. Zmniejszone obrażenia i potencjał do wytrącania z równowagi wszystkich ataków i umiejętności Kratosa związanych z użyciem. Dobra, weźmy to. Obie, no mech, bo to jest minus. A, na parę starczy to tylko jest, okej. No to jeszcze ujdzie.
Ale to jest nowa miejscówka, swoją drogą. I mogę otworzyć jakąś pierwszą bramę. Jakbym chciał. Nie wiem, ile mam tych hajsów. 261. Będzie coś? It may be just for this try, but a little assist would be nice. Zwiększa obrażenia zadawane wręcz podczas zawirowania czasu. Dobra, mech. Zostawmy hajsy. Przejdźmy tutaj zobaczyć, co tam jest. O, mogę sobie otworzyć jedną z tych. Otwórzmy. Nawet nie jedną, mogę ich otworzyć parę. Dostanę achievementa za otworzenie pierwszej w życiu. Bariery. Co to są kostiumy? Wyglądy. Pancerz smoka lądowego, wygląd pancerza. No liczyłem na coś lepszego. A tu? To będzie na stałe, czy tylko na tą walkę? Pieczęć biegłości. Oj, dwa szały dostałem. This one wants a price from you, brother. Może być. Przeżyję utratę 40 zdrowia punktów. I 4 na 9 skrzyni mam otwartych. Zwiększa umiejętności wężowe siodła. To. Skuteczne trafienie precyzyjnym rzutem za pomocą lewitania ma zależną od szczęścia szansę spowodować dodatkowe zwiększenie oszałamiającego wybuchu. Może być wybuch. Dobra, to używajmy topora w takim razie, jak oni chcą. Żebym te używał, no to niech będzie. Mam jeszcze jeden klucz, ale rypać go. A co nam było? Broń. No to idziemy dół. Jakiś duży chyba. O, osiągnąłem mu hełm. Dobra, on akurat łatwy jest. Nie wiedziałem, że dużymi mogę rzucać. Wszyscy? Coś dziwnie łatwo poszło. Jeszcze 3 starcie muszę zrobić. Dobra, hapeki odnowione. No i mówię, nowe areny mi dali. Co to będzie za skrzynka? Dobra, jaka może być. Ale będę miał full HP odnowione teraz. Przez to, że mam 10% odnawiania. Nawałnica? Albo dotyk hel. Dotyk hel w... lodowej broni? Dobra. Dotyk hel nie będzie. Hel, czyli Helheimu. Czyli piekielnego wymiaru. W lodowej broni. Yeah. Why help prepare me to take your old position? Why not fulfill it yourself? You seem capable. To the lords of these realms, I am an ancient champion, long out of mind. The days I could hope to unify these realms are long past. But they see you as the hero of Ragnarok. You are known. Okay. And from what I have seen, you're the most qualified by far. You need only be ready. Miło z twojej strony, tyże. No to idziemy dalej. I bym mógł otworzyć kolejne wrota, bo jeszcze jeden kluczek mam. Znak zapytania! Losowa rzecz będzie? Czy coś nowego po prostu? Zgaduję losowa. Ale otwórzmy kolejną szczelinę sobie tutaj. Moje pytanie, czy to jest na zawsze otworzenie, czy tylko na tą walkę. Bo jak na tę walkę, no to średnio. Jest teraz otwierać je. Ale otwórzmy. Znowu wygląd. Ze zbroi. Czyli tak coś, co pewnie muszę zdobyć do osiągnięcia. Pancerz czarnego niedźwiedzia. I trochę hajsów. Pieczęć biegłości i pieczęć ducha. Nie za dużo, ale zawsze coś.
Zobaczę, co tutaj będzie w sklepiku, a potem lecimy do znak zapytania oczywiście. Co będzie? Kiedy wiersz nad marginesie jest pełni nadawana, trafienie toporem przywraca zdrowie, jednak zmniejsza zadawane obrażenia. Dla mnie spoko. Przywracanie HP zawsze OP. Muszę sobie zostawić trochę tego hajsu też właśnie na kolejny Alfheim czy Helfheim, czy gdzie mnie da. Gdzie się robi zwiększenie obrażeń od topora czy czegokolwiek innego. Od włóczni jeszcze nie miałem. A właśnie ja mam do zabijania włócznią misję. Zapomniałem o tym. O, pracę ukończyłem jakąś. Świra, wykonano 10 na 10. Dostałem pieczęć ducha i biegłości. Na easy. Dostał jeszcze tarczą ode mnie. No i trochę hajsu wyciął. No, coś nowego. A znajdę tutaj coś ciekawego, jakąś skrzyneczkę. O! Mam nadzieję, że to też się zalicza do progu pokonanych. I co będzie w tej skrzynce? Pierwszą taką skrzynkę mam. Pieczęć biegłości, no i fajnie. Najbardziej przydatny aktualnie chyba. O, na runy! No spora zmiana teraz wleciała tutaj. Kolejne pieczęcie biegłości. Albo ducha, dobra. Te są do strącania. Tylko nie wiem, gdzie jest jedno. O, jest. I co będzie w tych skrzynkach? Pierwsza oczywiście najłatwiejsza, ale co będzie? Ornament Nilfheimu! O! Tego jeszcze nie miałem, bo nie tworzyłem ani razu tego. I mam do wyboru trzy skrzynki. Hajsy? Nie wiem, z czym to jest. Pieczęcie ducha? To jest... Glif statystyk i hajsy. No to weźmy glif statystyk. Siła 1, runy 2, albo... No wolę to. Więcej HP-ków. I jeszcze siła dodatkowo zwiększona. I super. Nie mam już kluczy, nie? Seems Valhalla won't let you that way unless you strike a bargain. Dobra, to idziemy do kolejnego sklepiku. Mówię, ja się zastanawiam, czy to jest na stałe, czy jak te klucze, że właśnie co każdą walkę będę miał. Bo jak tak, no to muszę ich kupić jak najwięcej, bo to jednak dosyć sporo daje. Poza kosmetycznymi rzeczami przynajmniej. Dodają, no, glify do broni, skille. Oczywiście całkiem sporo. I sporo skrzyń, co jeszcze jest dziwnie. Dziwnie i dużo. O! Dobrze, że poszedłem tutaj. Zawsze trochę hajsu. Dokładniej 14 i pieczęcie biegłości. A co jest tam dalej? Broń. I wouldn't say no to some short time help. Na razie nie. Zostańmy przy tym, żeby mieć trochę hajsu odstawionego. I lecimy tu, do broni. Może dostanę coś do topora dodatkowego. A nie, topora mam full. No to włócznie. Zapomniałem w ogóle o włóczni. Łatwiej unikać mając włócznie. Huh.
Nie lubię zamrożeń. Dobra, wykończmy. A wykończenie w ogóle włócznią miało mi dawać coś. Nie wiem, to było ulepszenie. Możliwość dodania. Trzeba przypływ strzał. Gdzie? Halo, on oszukuje. Dobra, wybijmy na razie tych pobocznych. Na tamtego się użyje jakiejś lepszej broni. Dobra, i powinni umrzeć raczej. No i umarli. On wygląda, jakby też był mocno zamrożony. Zapomniałem, jak to się odbija. Dobra, i dobijmy go. Bum. Kapeki. Będzie coś tu jeszcze? Nie wydaje mi się. Na tych mapach chyba już byłem. No jeszcze jedno starcie zmniejszone obrażenia. Oj, teraz starcie jeszcze z tym jest. Wyznawcą Wahali. Dobrze mi chociaż trochę HP odnowi to. No 10%. Znacznie zwiększa siłę umiejętności mroźny kolec i mroźna lanca. Wywołuje druzgocącą falę po kombinacji ataków toporem. To jest ten rzut, nie? No to weźmy to. Nie wiedziałem, czy mi odnowią HP, czy nie. Choć, no, powinno. No, użyj! Mam niszczyć wrogów, no to... A tu jest ta traszka, głupia. Gdzie ona jest? Tu. No i mam wybrańcę Valhalla tutaj. O, idealnie! Kogoś, kogo akurat mam tym zabić. A czerwone to co to jest? Teammate zwiększone? Czy to? Five Team wygrały. No i zniszczony. Traszki już chyba nie ma. A nie, jest. Zwiększmy sobie HP. No i powinno mi zniszczyć. O, zdjęte brzemię. Dobra, co będzie ciekawego? Siła 1 i szczęście 3, albo skuteczne ataki dystansowe toporem zwiększają poziom naładowania wiecznej zmarzliny. Weźmy siłę i szczęście zwiększone. Chyba, że mam tam do wybuchu od szczęścia zależne. Przyżył się toporem. Sanktuarium znowu. Alfheimu. No to idziemy do kolejnego. Ciekawe, jaki teraz będzie post. Jakiś berserk? Nie idę nic kupować, bo tak jak mówię, chcę zostawić hajs na ulepszenie czegoś. O!
on fire, Kratos! It will burn! Odnawiało mi dużo HP? Nic. Mam mu napalać nogę? To jest jakiś czuły punkt? Bo widzę, że się świeci to na nodze mu. Możesz nie być skierowany na niego? Dziękuję. Bo nie mogłem chodzić, bo miał fokus na nim. Nareszcie, dobra, mamy do bicia. No i zbity kolejny wrog. Bum! Teraz ogień jakoś go nie razi. Cykl. Każdy cel zapewni ci jeden boski triumf, a jeśli osiągniesz wszystkie cele, otrzymasz premię. Ta praca i jej cele będą rysować się, ilekroć pokonasz Tyra. No i zajebiście. Boski triumf dostałem jeden. O, od nowa HP. Albo obrona i witalność. Nie no, odzyskajmy HP. Do 109-37. Więc sporo dosyć. Jeszcze odzyskałem za samo otworzenie skrzynki. Tu rękojeść. Ja mam w ogóle rękojeść, a swojej nie użyłem. No nie chcę żadnego od nich. Ale dostanę HP za otworzenie samej skrzyni? Chyba tak. No to idźmy do kolejnych wrót. Guess you're not done with me yet, Kratos. O, od razu go mam. I będzie do topora ulepszenie. Na szczęście mam hajs. I must say, it's genuinely hard to think of anything stupider than pledging your soul to Ares of all people. I mean, any of Zeus's brood are bound to be garbage. Present company by no means excluded. But Ares made a real art out of being vicious and depraved. Though, I suppose I can't begrudge you your role model. I see you still use the blades he gave you. No, can you really say you regret a decision? And still keep benefiting from the trappings of that decision? I'm not sure, I'm just asking. You ever try to do the math on how many people died as a result of your little collaboration? Like contemplating the grains of sand? Don't tell me that. Shut up. Just overwhelming, honestly. Decisions, decisions. No i mamy zwiększenie damage'u, damage'a bazowego. Na topór. Przywrócenie niewielkiej ilości zdrowia, szału. Zdrowia na full bym miał. No na to mi nie stać. Dobra, dodajmy sobie na full HP chyba. Szału może nie, ale HP-ków tak. Bo i tak hajs tutaj od Flery jeszcze dostanę. Przy znowu tych walkach różnorakich.